Cześć, z tej strony Emil. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam Shauna McMation z filmu Auta 2. To jest właśnie Shaun McMation. Shaun McMation jest agentem brytyjskim wzorowanym na Jamesie Bondzie, który w drugiej części Aut wplątuje w aferę szpiegowską Zygzaka McQueena. Współpracuje on razem z Lilianą Lifting, której tu akurat nie ma, ponieważ nie została wydana przez firmę Dicky Toys. Niestety, ponieważ była jedną też z kluczowych postaci, może się jeszcze doczekamy właśnie jej. Co więcej można powiedzieć o naszym Shaunie McMation? W filmie Shaun McMation posiada super tajne bronie, ponieważ jest szpiegiem. Jest szpiegiem, wywiadowcą, a także agentem specjalnym brytyjskiej królewskiej mości. W filmie niechcący wplątują złomka, ponieważ mylą go z innym super tajnym agentem i biorą jego głupawe teksty za przykrywkę, jaką niby sobie sam wymyślił. Więcej o Shaunie. Widać jego oczy, które są bardzo zacięte, uważne i wszędzie spoglądają, ponieważ zawsze wszystko dostrzegą. Z przodu widzimy jego uśmiech, a także grill, który jest stylizowany na taki coś takiego jak a la wąsik. Jego koła to błyszczące felgi, które są super chromowane, gumowe opony, jak również tylne światła w kształcie takich starodawnych świateł samochodowych, takich grzybków. Shaun McMation jest koloru niebieskiego, jasnego, w takiej perłowej odsłonie. Boczne i tylne szyby ma przyciemniane, a przednie światła też mają taki bardzo fajny wygląd. Pod spodu naszego Shauna widzimy przełącznik, który umożliwia nam regulację kół przednich. Dodatkowo jest klapka, pod którą znajdują się trzy baterie typu gruby paluszek, jak również włącznik i wyłącznik, który możemy stosować w celu oszczędzania naszych baterii, kiedy pojazdem nie jeździmy. Dodatkowo widzimy, na jakiej częstotliwości pracuje nasz samochód, czyli akurat w tym konkretnym wypadku 40 MHz. Na pilocie widzimy dwa przyciski, a raczej takie triggery, jak to jest nazwane profesjonalnie. Ten umożliwia nam jazdę do przodu i do tyłu, ten z kolei zaś po boki, na lewo i w prawo. Każdą reakcję joysticka, czyli to, że działa, sygnalizuje nam ta czerwona dioda. Joystick jest wykonany z dość twardego plastiku. Jest on pokryty po bokach materiałem, który przypomina karbon. Z dołu jest zaś świecący i dosyć śliski. Pewnie leży w dłoni i zapewnia naprawdę dobrą rozrywkę.